zdolność nie jest jeszcze gotowa. Korona jest blisko. Nie, nie pozwolę ci znów przywołać na świat tego potwora Leoryka! Udało ci się znaleźć koronę. Prawdę mówiąc, nie sądziłem, że wyjdziesz z tego cało. To wymaga naprawy. A nie powinno być problemu. Dobrze jest znowu pracować. Proszę. Wygląda jak w dniu, w którym spoczęła na głowie Czarnego Króla. A muszę wziąć się do porządnej pracy, żeby zająć czymś myśli. Chcę, żeby moje życie miało sens. Słusznie. Będziesz wykuwał dla mnie oręż, który posłuży mi do spełnienia świętego obowiązku. Mam koronę. Gdzie jest król szkieletów? Nareszcie. Dzięki niej otworzysz drzwi w miejscu, gdzie mnie uratowałeś. I wejdziesz do królewskich krypt. Kiedy znajdziesz króla szkieletów, umieść koronę na jego głowie i zniszcz go. Król szkieletów przebywa w sercu spaczenia tej krainy. Zakończę jego rządy i znajdę gwiazdę, która spadła z nieba. Silne uderzenie!
wszystkie twoje słabości. Nie mogę jeszcze użyć tej zdolności. Pozwól mnie zbić. Nie przerywajcie inkantacji! Ave magistro. Twoja magia słabnie. Jestem! A teraz wracam do zadania. Kim jesteś? Wkrótce się dowiesz. Pomóż mi znaleźć mój ekwipunek, a sowicie cię wynagrodzę. Powiedz, co cię sprowadza w to przeklęte miejsce? Muszę zniszczyć króla szkieletów. A zatem mamy wspólny cel. Kultyści wlekli mnie krótko. Musimy się śpieszyć! Jest wolny! Nie podpuść! Jestem Cormac, wojownik z zakonu Templariuszy. Jeżeli szukasz króla szkieletów, i tak trafisz na Yondara. Nie ma powodu, żebyśmy ruszali na łowy w pojedynkę. Zgoda. Ruszajmy wspólnie do walki. Czarna magia blokuje nam drogę. Ale nie zatrzyma Templariusza! Byłeś Templariuszem, Yondarze. Jak mogłeś ulec temu kultowi? Moim bractwem jest teraz Sabak, Cormacu. Moce, którym służę, wkrótce będą panować nad tym światem. Wybacz mi, czarna magia sabatów zamgliła mi wzrok. Zdrady nigdy się nie wybacza. Dziękuję za pomoc. Pomogę ci w walce z królem szkieletów. Ale pod jednym warunkiem. Jeżeli znajdziemy święte księgi mojego zakonu, będą należeć do mnie. Twoje księgi nie mają dla mnie wartości. Ruszajmy więc do walki.
Co to jest? Podpalanie wiecznego przypływa. Wszystkie twoje słabości.